Dzień dobry, proszę Państwa. Ten odcinek zaczynamy dosyć tak nietypowo, w takim nietypowym anturażu. A to dlatego, że właśnie przyleciałem do Dubaju, ponieważ jest to destynacja przesiadkowa. Docelowym miejscem, do którego się będę udawał, jest Tajlandia. Także tutaj mam przesiadkę około 10 godzin. Tak naprawdę teraz mamy około 23. Samolot do Bangkoku startuje o 9 rano, także około 14 już powinienem być w Bangkoku, ale zobaczymy z tego względu, że też bywa tak, że są małe opóźnienia. Tutaj było tak, że nie mogliśmy wylądować od razu, tylko 20 minut kręciliśmy kółka obok Dubaju i dopiero później mogliśmy wjechać na pas startowy. Zobaczcie sobie, jak to wygląda elegancko. Pierwszy raz jestem w Dubaju, także fajnie, że mogę spełniać te marzenia razem z Wami, mogę Was tu zabrać. No i myślę, że to będzie taki, ciężko to nazwać poradnikiem, ale wydaje mi się, że jeśli nigdy nie byliście ani w Dubaju, a tym bardziej w Bangkoku, w Tajlandii, to myślę, że na pewno zobaczycie coś nowego, ponieważ ja jakby nie byłem nigdy, no i pierwszy raz to wszystko będę przeżywał. Wszystko, co zobaczycie razem ze mną, będziemy przeżywać razem, pierwszy raz, także no, jestem dosyć podekscytowany. Mega się cieszę przede wszystkim z tego, ponieważ ja nie jestem jakimś specjalnym zwolennikiem zimy. Jak dobrze wiecie, pewnie już podkreślałem kilkukrotnie w jakichś filmach, dlatego taka temperatura, teraz mamy 23, jest 22 stopnie, to jest idealna pogoda dla mnie tak naprawdę. No prawdopodobnie w ciągu dnia będzie dużo gorzej, 30 stopni, 30 plus nawet, no to będzie dosyć spore wyzwanie, ale ogólnie lubię lato, lubię ciepło, lubię delikatnie się ubierać, nie na cebulkę, także co? Zaczynamy. Wszystkie loty realizuje Emirates. Tak naprawdę z Warszawy do Dubaju i z Dubaju do Bangkoku i później te powrotne. Wszystkie mam tak naprawdę Emirates. No i tam oczywiście coś dawali do jedzenia, ale wiecie, to takie w samolocie to jedzenie, no to nie jest nic specjalnego. Tak naprawdę do wyboru był kurczak jakiś taki w sosie z plackami ziemniaczanymi i klopsiki wołowe palentą. Także no, to jedzenie to taki zapychacz po prostu. Wziąłem te klopsiki wołowe, nie było to nic jakiegoś specjalnego. Przede wszystkim to, co mnie interesuje przed wjazdem do Tajlandii, ile kosztuje tam jedzenie, no bo wiecie, jakby zajmujemy się komentowaniem jedzenia. Wydaje mi się, że zjedliśmy już w tylu miejscach, w tylu restauracjach, że będzie na pewno jakieś porównanie. Wiem, że nie robiliśmy żadnej serii z Pattayi, ani z żadnej takiej tajskiej kuchni. Ja ogólnie Pattaya uwielbiam i mam takie swoje ulubione miejsca w Warszawie, w których bardzo lubię tą potrawę. Także no przede wszystkim to, czym zostałem zachęcony do Tajlandii, no to tym, że naprawdę można tanio zjeść na przykład takiego Pattaya i ogólnie wszystkie posiłki. Oczywiście uwielbiam też mango sticky rice, także no chciałbym zjeść to najbardziej takie prawilne, najbardziej takie tradycjonalne. To co mógłbym powiedzieć o Dubaju, to na pewno jest to takie gigantyczne miasto, w którym są po prostu wielkie budynki i przede wszystkim duży, duży ruch. Tutaj naprawdę natężenie samochodów na ulicach jest bardzo duże. No i to jest taka arabska kultura, powiedzmy, że jeżdżąc samochodem oni bardzo dużo trąbią. Jak byłem w Jordanii, to w ogóle takimi znakami drogowymi są właśnie trąbnięcia. W zależności od tego, ile razy trąbniesz, to chcesz na przykład wjechać na dany pas albo coś takiego, więc no tutaj mają taki po prostu język komunikacji przez trąbnięcia na ulicy. Ja to w ogóle jeszcze jestem troszkę głodny. Five Guys. Ale to już chyba jest zamknięte. W ogóle nie używam lampy żadnej. Jestem ciekaw. Jest. Podszedł do mnie w ogóle ochroniarz i powiedział, że takim aparatem oczywiście mogę robić zdjęcia, ale jeśli ma zamontowaną kamerę, to nie mogę jej używać. Tak naprawdę pewnie chodzi o to, żeby nie podsłuchiwać nikogo i tak dalej, żeby nie rejestrować tych głosów, które są tak naprawdę na ulicy. No to co, może coś zjemy. Nie wiem, co tak naprawdę będzie otwarte o 24 w Dubaju i czy cokolwiek tutaj zjemy, ale coś tu na pewno da się zjeść. Kojarzycie tego gościa? No chociaż raz na pewno widzieliście jego filmy, ponieważ ma prawie 55 milionów obserwujących na Instagramie, a za moimi plecami jest właśnie jego restauracja. Zupełnym przypadkiem to znalazłem, ponieważ nie jestem, szczerze mówiąc, jakoś gigantycznie głodny. Będąc tutaj pod Dubai Mallem, wpisałem w Google Maps restaurację, no i wyskoczyła mi ta restauracja. Ma ponad 7700 opinii. Jedną z tych restauracji widziałem w Dubai Mallu, ale była już zamknięta. Mamy tak naprawdę 1:30 w nocy i ta restauracja za moimi plecami jest otwarta do 3:00. Bardzo wyczuwalny jest taki na całej ulicy aromat takiego grilla. Myślę, no, że powinniśmy jako taki eksperyment spróbować jego kuchni, zobaczyć co on podaje, a przede wszystkim ile trzeba zapłacić za jedzenie w Dubaju tak znanej persony. Pierwsze co na pewno wyróżnia tą restaurację, to menu na tablecie. Ciekawe rozwiązanie. Ceny. Mamy sałatki, mamy dania ciepłe. Family style, czyli takie talerze dla kilku osób. O, ja muszę tego spróbować. Nie sądziłem, że to się stanie.
ale spełnię dzisiaj swoje marzenie, ponieważ widziałem to wielokrotnie na Instagramie i nie wiedziałem, że to tutaj jest dostępne. Nazywa się to Ilgaz Casserole. To jest taki talerz z mięsem i warzywami zapiekanymi, z takim przypieczonym plackiem na górze. Widziałem, że jeszcze obsługa odcina tego placka. Nie jest to tania zabawa, ale no dobra, zaszalejmy. W Dubaju jesteśmy tylko kilka godzin. Może chociaż to zmęczenie, które dzisiaj mi tutaj doskwiera, stłumimy tym, mam nadzieję, dobrym jedzeniem. Pokażę wam, żebyście nie czekali w niecierpliwości. Tak wygląda to danie. Mam nadzieję, że podadzą nam je tutaj tak, jak mówiłem. Tak naprawdę jest to restauracja z kuchnią turecką, a bardzo mało mamy tutaj pozycji typowo kebab. Mamy coś takiego kagit kebab, tak naprawdę kagit kebabi za 110 dirhamów. To mięso jest tutaj w takiej postaci takiego kotleta. Dobra, przekłamałem. Oprócz kagit kebab jest jeszcze meter kebab, coś takiego. Czyli co, rozumiem, że to jest taki podany metrowy taki zawijasek. Ciekawe, ale no nie będziemy jeść tutaj metrowego kebaba. If you like chicken with rice, this one also for two. Okay. The chicken. It's our signature also. Best seller, okay. Okay. With fire, we make fire show and then we serve. Okay. Udało się złożyć zamówienie, mam nadzieję, że będzie to przepyszne. Pan polecał trochę inne dania, takie bardziej zwykłego kurczaka pieczonego tak naprawdę i jakieś nóżki, i jakieś tam inne elementy kurczaka. Jedno danie było bardzo fajne naprawdę, bo powiedział, że to będzie taki, zrobi tutaj show tak naprawdę, że ten kurczak się tutaj będzie palił na stole i tak dalej. Byłem tutaj przekonany do tego dania, które po prostu widziałem gdzieś tam w internecie wcześniej. No i dobra, ja mam nadzieję, że nie tylko w moim wyobrażeniu jest to wiralowe danie, ale że wy chociaż raz też widzieliście takiego TikToka czy jakąś inną rolkę. Tak jak widzieliście, właśnie tego się spodziewałem, że kelner, który przyniósł to danie, odcina tego placka tutaj, no i wtedy pojawia nam się tutaj ten farsz w środku. Okej. Samo danie, mimo tego, że trochę tu stoi, no bo musieliśmy też miniaturkę zrobić, jest bardzo, bardzo gorące. To na duży plus oczywiście. Mamy tutaj w środku zieloną paprykę, czerwoną paprykę, cebulę i oczywiście mięso. Całość oczywiście jest jeszcze zalana pomidorowym sosem. No ale powiem wam, że to mięso jest naprawdę wyśmienite. Całość jest fajnie doprawiona, a to mięso dodatkowo jest bardzo mięciutkie, rozpływa się w ustach. Niesamowite, naprawdę. No nie wiem, czy warte tych pieniędzy, ale trzeba wziąć pod uwagę to, że jesteśmy w Dubaju. Ja nigdy wcześniej tutaj nie byłem, więc też nie wiem, jakie panują tutaj ceny za jedzenie. No ale swoje to kosztuje. O tym powiem za chwilę. Smaki przez tą paprykę trochę przypominają tutaj taką kuchnię węgierską, ale też można tutaj właśnie poczuć taki sznyt tureckiej kuchni. Tak naprawdę można to porównać do naszych tureckich smaków. Nie pamiętam teraz, jak się nazywa takie danie na przykład w Efesie, ale bardzo podobne. Ja tutaj jeszcze takim polskim sznytem tureckim rzuciłbym sobie takiego kleksa śmietany i naprawdę byłoby bardzo ciekawie. Niestety nie jest to w ogóle spicy. Przydałaby się tu taka delikatna pikanteria, ale dla osób na przykład nie lubiących ostrych rzeczy, na pewno to będzie bardzo ok. Jak ten Jacek placek tutaj wypada. To raczej jest taki bajer, chociaż tego placka jest tu dosyć sporo i wydaje mi się, że można idealnie nim podjeść właśnie do tego farszu, który znajdziemy w środku. To pieczywo tutaj nie ma żadnego smaku. Próbowałem, bo dostaliśmy też do sałatki takie chlebki i one kompletnie ani nie są słonem. Tak naprawdę jedyny smak, który tutaj można poczuć, to jest takie przygrillowanie, przypieczenie tego po prostu na jakiejś płycie, ale nazwałbym to po prostu takim dobrym tureckim chlebkiem. Wydawało mi się, że ta porcja będzie jakaś gigantyczna. Rzeczywiście byłaby, gdybym nie lubił jeść. Jestem na tyle głodny, że wydaje mi się, że zjem taką porcję, więc można śmiało liczyć, że dla jednego dużego chłopa taka porcja na łebek będzie odpowiednia. Jakbym zamknął oczy i robił blind test takiego dania, to mógłbym się pomylić i powiedzieć, że to jest jakieś danie właśnie kuchni węgierskiej. Smakiem rzeczywiście gdzieś to może być zbliżone do naszego leczo, ale leczo nasze polskie to najczęściej z kiełbasą jest podawane. Rzadziej z jakimś mięsem wołowym, czy w ogóle jakimś innym mięsem niż kiełbasa. Danie też trzyma bardzo temperaturę z tego względu, że ono jest chyba w takim żeliwnym naczyniu, które jest bardzo nagrzane, no i tutaj daje ciepło do tego farszu. Nie jest to nic na tyle wybitnego, żeby móc to jakoś tak specjalnie polecić, że
koniecznie, jak będziecie w Dubaju, musicie tego spróbować. Jest to na pewno taka fajna ciekawostka, ale to nie jest takie danie, żeby naprawdę takiego w Polsce się nie dało zjeść. Wydaje mi się, że spokojnie takie smaki jesteśmy w stanie odtworzyć sobie w Warszawie, jak najbardziej. One. Still fly, okay, Abi? One. Two. There we go, Abi. Opa! Okay. Full service! Like that, okay? More, more, more down, Abi. Abi. Okay? Bye-bye. Bye-bye. Okay? Thank you. Very good show. Tak jak widzicie, ja też to widziałem w internecie, że taka baklawa to jest po prostu pole do jakiegoś show. Jedni rozcierają jakieś takie lody, powiedzmy, taki twaróg na tej baklawie, a tutaj mnie gość urządził, położył mi herbatę na kciukach, widelec zostawił w ustach i nie miałem co tak naprawdę zrobić. Śmieszny taki akcencik, widać, że oni tutaj podchodzą tak z luzem do tego. Co to jest tak naprawdę w tej baklawie tutaj? Bardzo twarde i takie zbite lody to są, takie raczej śmietankowe. To jest ta baklawa raczej z tych nieprzesłodzonych i fajnie, bo nie jest ona taka kleista, nie zakleja gęby, że tak brzydko to ujmę. Sporo tutaj jest tych pistacji i rzeczywiście one nie są drobno zmielone, przez co fajnie czuć ich smak. Bardzo smaczna, ale to jest tak naprawdę taka powtarzalna baklawa, którą w Polsce też jesteśmy w stanie zjeść. Kończymy baklawę i widzimy się na podsumowaniu. No i teraz pewnie temat, który interesuje Was tak naprawdę najbardziej. Ile to wszystko kosztowało? Muszę przyznać, że to danie nie należało do najtańszych. I czy ponownie bym je zamówił? Raczej nie, ponieważ tak jak już mówiłem, nie kosztowało mało. Nie będę Was tu trzymał już w niepewności. 255 dirhamów, co po przeliczeniu na polskie złotówki daje 277 zł. No nie oszukujmy się, za jedną porcję takiego dania, no jest to kosmicznie dużo. Turecka herbata, którą Pan polecił do baklawy, wydawało mi się, że to jest, no wiecie, taki gest od restauracji po prostu, jak zamówiliście deser, to do tego dostaniecie herbatę. No nie, tutaj 19 dirhamów kosztowała sama turecka herbata, co daje nam ponad 20 zł za herbatę, taką małą szklaneczkę. Dodatkowo ten kawałek tej baklawy kosztował 69 dirhamów, co daje nam ponad 70 zł, czyli te zjedzone dwie rzeczy popite herbatą dają nam kosmiczną cenę za posiłek. Czy było warto? Szczerze mówiąc, jeśli jadacie w takich typowo tureckich kebabach, nazwijmy to, to zdecydowanie ta restauracja nie zrobi na Was wrażenia, ponieważ no tutaj te smaki jakoś tak nie urywają. Wiadomo, też spróbowałem jednej pozycji, ale ona już powinna być jakaś taka podkręcona i ona powinna mnie zachęcić. Czy bym tu wrócił? Pewnie tak, z czystej ciekawości po prostu, żeby poznać inne smaki tych wszystkich innych dań. Szczerze mówiąc, jest to na pewno restauracja overpriced. Płacimy tutaj na pewno za ksywkę tego gościa, no i też za jego popularność. Jedziemy na lotnisko, ponieważ jest trzecia w nocy, o 9 mamy samolot. Może trzeba się chwilę zdrzemnąć, ja mam jeszcze trochę montażu do zrobienia, także mam nadzieję, że się uda. W samolocie spałem może godzinę łącznie max. No, taki człowiek rozbity, zmęczony, język się plącze, wiecie o co chodzi. Być może widzimy się na lotnisku, a może już w Bangkoku. Kto to wie? Hej! Jest ogólnie 5:35, chciałem się zdrzemnąć. Sami słyszycie, co się dzieje. Pamiętam, że jak byłem w Jordanii, to było dokładnie to samo. No nic, będzie trzeba się przespać w samolocie. Nie mam siły nawet kompa wyjmować, więc już to kompa i montaż zrobię po prostu w Bangkoku. 7:30. Dwie godziny przespane, ale ogólnie spanie na lotnisku to takie 1 na 10. Czuję się mega opuchnięty, mega poryty. A nic, Bangkok nadchodzę. Udało się, proszę Państwa. 21:25 tutejszego czasu. Udało się dotrzeć do Bangkoku.
Niemiła informacja, która na samym początku mnie spotkała, to taka, że specjalnie wybrałem tutaj taki hotel pięciogwiazdkowy, w którym jest, wiecie, Infinity, basen na dachu i tak dalej, takie fajne udogodnienia. No i pierwsze, co się oczywiście okazało, że basen na dachu jest nieczynny. A szkoda, bo do wyboru było jeszcze kilka takich hoteli pięciogwiazdkowych. Tutaj w ogóle w standardzie jest coś takiego, że te hotele jednak ten basen gdzieś tam albo na dachu, albo na jakimś wysokim piętrze mają. Także no, niezbyt miła informacja. No i co, będzie trzeba coś tam pogadać z nimi, no bo rzeczywiście ten hotel był wybierany głównie pod ten basen, bo rzeczywiście był to jeden z ładniejszych takich basenów dostępnych w hotelach. No ale co, no, jestem tak zmęczony, od 48 godzin spałem jakieś 8 godzin, może, ostatnią noc spędziłem tak naprawdę w Dubaju na lotnisku, w samolocie raczej się nie dało spać z Dubaju do Bangkoku, ale pierwsze co jest do zauważenia to przede wszystkim to, że jest bardzo ciepło, 21:30, a mamy 30 stopni na dworzu, no jest taka duchota, jest wyczuwalne to ciepło. Apartament jest chyba na 24 piętrze, szczerze nie wiem, bo pani tutaj przywiozła, wcisnęła sama tą windę. No ale tak się prezentuje widok, ale szczerze, no dla samego widoku raczej bym nie wybrał takiego hotelu. Bardziej właśnie zależało mi tutaj na tym basenie. Fajnie w ogóle będzie się w końcu wykąpać po tylu godzinach podróży. No łazieneczka wygląda tak, całkiem schludna, do wyboru prysznic i wanna. Szczerze to fajnie, jakby informowali o takich niedogodnościach, jak na przykład nieczynny basen, bo tak naprawdę nocleg nie był tutaj tani. Za dwie noce dla dwóch osób trzeba zapłacić niecałe 1300 zł, więc no jest to dosyć sporo kasy, a jeśli wybieramy dla pewnej dogodności dany hotel, no to chcemy, żeby to było czynne i żebyśmy mogli z tego skorzystać. Tak naprawdę w hotelu nie będziemy siedzieć zbyt długo, ale fajnie byłoby skorzystać właśnie z takiego basenu. Kurczę, no, obsługa jest naprawdę bardzo miła. Podjeżdżacie taksówką pod hotel, pan wam otwiera drzwi, później wychodzi, później wyjmuje wasze bagaże, na ten wózek wkłada, przywozi wam tutaj do pokoju. Jest jeszcze jakiś taki ala, nie wiem, deserek powitalny, coś takiego. No, takie pierdoły, jakiś słonik, kwiatuszki, jakiś. No, ale gdzie jest basen? Na pewno trzeba wziąć prysznic, odświeżyć się, myślę, że się obudzić, bo jestem strasznie zaspany, mam nadzieję, że wybaczycie mi to w tym odcinku. No i co, trzeba coś zjeść. Myślę, że dzisiaj na pewno jakaś kuchnia regionalna się pojawi. Myślę, że na pewno warto będzie oglądać wszystkie odcinki tej serii, ponieważ na pewno odwiedzimy food truck, który dostał gwiazdkę Michelin. Na pewno zrobimy sobie test tutejszego McDonalda i może jakichś innych fast foodów. Ogólnie będę teraz dwie noce w Bangkoku, później przemieszczamy się już na inne wyspy. No i tam będą, wiadomo, ładne widoki. Myślę, no zupełnie inny klimat tam będzie, tak? Ja idę się umyć i co? Pewnie widzimy się już na mieście przy jakiejś szamce. Jest jedna sprawa, którą trzeba naprostować. Po niemałych negocjacjach w tym hotelu wpuścili nas na ten basen. Mogliśmy się pokąpać, to teraz widzicie na tej przebitce. Ale czym byłyby te odcinki bez jedzenia? Przyjechaliśmy na taką ulicę, która nazywa się Kaosan. Jest to taka w sumie dzielnica, która chyba nigdy nie chodzi spać. Jest prawie pierwsza w nocy, a tutaj życie tętni. Zobaczcie, tutaj na przykład możemy zjeść arigatora. Opa. Raczej na początku wyjazdu nie będę ryzykował i arigatora może zjemy kiedy indziej, ale jestem mega, mega głodny. Nic w samolocie nie zjadłem, a w brzuszku już pusto. Pierwsze co rzuca się w oczy po wyjściu z taksówki oczywiście, no to są te takie kluby, w których można sobie wiadomo co. Tego jeszcze nie będziemy testować w tym odcinku, ale wydaje mi się, że na tym wyjeździe powinniśmy spróbować tutejszych specjałów. Ogólnie jest tak, że nie mamy karty w telefonie SIM i trzeba w 7-Eleven zapytać, bo ogólnie tu jest tak, że oni nie chcą sprzedawać turystom tych kart no limit, unlimited, internet i tak dalej, i tak dalej. Tak naprawdę jakbyśmy chcieli teraz wrócić taksówką do domu, to nie mamy jak jej zamówić, bo nie mamy internetu. Strasznie głośno tu jest w ogóle, strasznie. Szybko dałem się skusić, nie powiem, zrobiłem małe zakupki. Mamy tutaj coś na poszerzenie apetytu, ale jest tu tak głośno, niesamowite. Patrzcie jaki kebab.
Welcome to Thailand! No i tu można zakupić różne dziwne rzeczy. Jak możecie zauważyć, jest tu naprawdę bardzo głośno. Nie spodziewałem się takiego klimatu. Tak naprawdę na jednej ulicy możecie kupić dosłownie wszystko, zjeść, napić się, no i podejrzewam, że też poznać kogoś. Po tym krótkim spacerze uważam, że jedną z takich bardziej popularnych rzeczy jest rzeczywiście kebab tutaj. Kebab. Tutaj pani ma jakieś takie rzeczy w panierce. Wydaje mi się, że musimy tego spróbować. Zobaczcie, jak to wygląda. Wygląda całkiem nieźle. Ciekawe, jak smakuje. Jest i Polska za granicą. Dziękujemy panie. Trzymajcie się. Cheese ball please, fried chicken please, shrimp please, and nuggets please. Trochę weźmiemy tutaj od babeczki tych rzeczy, niech się cieszy, niech ma. A my przy okazji spróbujemy. Wrzuca tutaj, zobaczcie, do fryturki, hop. Wszystko się elegancko nam smaży. Niesamowity jest tu hałas, naprawdę muszę głośno krzyczeć, żebyście cokolwiek słyszeli. Ale ma to swój urok i ma to swój klimat. W ogóle ta ulica mi przypomina taką ulicę z dzieciństwa. Taką wymarzoną ulicę, na którą wchodzisz i możesz zrobić wszystko. Możesz wszystko kupić, możesz poznać kogo chcesz. No i możesz też coś zjeść, takiego powiedzmy niezdrowego. Ja nie wiem, czy nam to nie zaszkodzi, ale widać, że tu pani przestrzega wszystkich zasad BHP. Tu jest wszystko robione w odpowiednich warunkach. Ale jestem taki głodny, ła! Zamówiłem kilka pozycji. Jak widzieliście, mamy tutaj cheeseballe, mamy trochę chickena, mamy nuggetsy. Fajnie jest móc spotkać się z Polakami, bo tak jak widzieliście przed chwilą, właśnie tutaj widzowie mnie poznali, robiliśmy sobie zdjęcia. Bardzo fajne uczucie. Tyle tysięcy kilometrów poza domem i nadal można spotkać Polaka i pogadać. Zaczynam od nuggetsa. Dużo bardziej papkowate niż te w McDonaldzie. Konsystencja mega przemielonego mięsa, ale tutaj ma to swój urok. Zdecydowanie. Bardzo dobre sosy. Bardzo dobre sosy. Mamy tutaj ten słodko-pikantny i też dwa jakieś inne. Ketchup pomieszany z takim, ja wiem, tysiąca wysp. Za taką tackę musiałem zapłacić tutaj 200 batów, co wychodzi około 21 zł. Uważam to za spoko cenę i jak najbardziej tutaj przystępną. Ale tutaj z tego co zauważyłem, raczej nie nabijają w butelkę. Może zbyt pochopne wnioski są moje, ale rzeczywiście gdzieś te ceny są takie unormowane. Jestem mega ciekaw tego cheeseballa. Bardzo dobry płynący serek. Nie ma tu na co narzekać tak naprawdę. Zwykły street food. Jest to pierwsza rzecz, którą jem tak naprawdę w Bangkoku. Jak najbardziej jest to ok. Pytanie, czy to zaszkodzi później na brzuch, ponieważ nie ma tu jakichś takich warunków w chłodni, żeby to mogli przetrzymywać. No i podejrzewam, że to pół dnia tak leży sobie tutaj na dworzu. Ale jak pani to później odgrzeje w tej fryturze. O, bardzo dużo panierki, jeśli chodzi o tą krewetkę. Mięska bardzo mało. Taka bym powiedział, raczej tłusta przekąska. Jesteśmy bardzo głodni i fajnie coś takiego móc sobie przekąsić. Patrząc na te stópki piękne pani za mną. Powiem wam, że jak za 20 zł, no tam 21 z hakiem, naprawdę idzie się takim talerzykiem najeść. Fajne te sosiki. Rzeczywiście mają one smak, są one delikatnie pikantne. Całkiem smaczne, no tak naprawdę jakbyśmy poszli do naszego polskiego Chińczyka, moglibyśmy dostać podobne produkty. Tutaj bardzo smaczne były te cheese ballsy, te kulki z serem. Bardzo smaczne, bardzo ciekawe. Wszyscy się na mnie patrzą, bo nagrywam, ale mam nadzieję, że to nic złego. Ja już chyba odkryłem raj dla siebie. Tutaj jak widzicie na przebitkach teraz, można u pana pad thaja z kurczakiem kupić za 60 batów, co daje nam kwotę no około 6 zł. 6 z groszami, więc tak naprawdę za 6 zł pad thaja zjeść. Kusi mnie tutaj, żeby zamówić sobie sok. Taki chyba zamówię go po prostu. Szejkowany ze świeżych owoców. I tutaj taki shake mango na przykład kosztuje 50 batów. Czyli za 5 zł można sobie takiego shake'a machnąć. Trzeba popić po tym
po tej panierce, po tym chickenie, po tych wszystkich tutaj smażonych głęboko w tłuszczu przekąskach, trzeba wypić coś zdrowego. No i takiego szejka można tutaj wypić za 5 zł. O, 5 zł z hakiem, ale nie bądźmy już tacy drobnostkowi, tak to się mówi. Tutaj 7-Eleven musimy zahaczyć, nadal nie mamy internetu, nadal nie mamy karty, nadal jakby było trzeba zamówić taksówkę, to nie mamy jak, ale tu jest taki klimat, że chwilę można posiedzieć na spokojnie. Jakie dobre. Ja ogólnie uwielbiam mango, tak jak widzieliście na przebitkach. Gość wrzucił same cząstki owoców tutaj, dolał trochę wody, zmiksował, no jak za 5 zł, nic więcej nie trzeba. Hello, ping pong show. Ogólnie wszyscy są tu tak pozytywnie nastawieni, że niesamowite. No a tutaj mamy tak zwane ogólnodostępne polepszacze smaku, polepszacze trawienia, polepszacze wszystkiego. Ale idziemy, bo to już mamy, jednak skusiłem się na to najszybciej. O bóg. What is it? Gość nie umie nam odpowiedzieć, ale jestem ciekaw, co to jest. Tutaj poprosił ziomala, żeby nam powiedział. I zaraz będziemy próbowali się dowiedzieć, co to kurcze jest. Mega dziwne. Ziomal gdzieś uciekł. Tutaj jest tryb taki szybki trochę, więc się jednak nie dowiemy. What is it? Powiedzmy, że jest to łopa. Popijam pyszne mango. Cała ta podróż jest mega spontaniczna. Poza wszystkimi wyspami, na których będziemy, tak naprawdę nie mamy jakiegoś ustalonego specjalnego planu. Dlatego wydaje mi się, że już w pierwszym odcinku możemy przetestować regionalną kuchnię. Widziałem, że jest dużo tutaj takich dań, jakie mamy również w Europie, czyli Big Mac, cheeseburger i tak dalej. Ale są tutaj też takie regionalne dania. Dzisiaj wszystkiego nie będziemy testować. Zrobimy oddzielny odcinek, w którym przetestujemy sobie więcej pozycji ze Złotych Łuków. Ale dzisiaj coś jeszcze na koniec dnia przekąsimy. Drzwi nie otwierają się samoistnie, trzeba nacisnąć guziczek. Kiosk jest niestety już nieczynny, nie możemy nic w nim zamówić, ale widzę tutaj na stole leży menu, którym możemy sobie wybrać. No i głównie tutaj widzę właśnie, tutaj jest podobna oferta jak w KFC, bardzo dużo kurczaków jest do wyboru, także no coś trzeba sobie skubnąć. Ciężko mi jest wam trochę tutaj opowiedzieć, co ja tak naprawdę zamówiłem, ponieważ obsługa bardzo ciężko rozmawia po angielsku, bardzo słabo. I też przez godzinę, którą mamy, brakuje im tutaj trochę mięsa. Ale przede wszystkim to, co chcę sprawdzić, to to, czy te nuggetsy będą się różniły od tych, które jedliśmy przed chwilą. Zupełnie inne przyprawy. Te nuggetsy już smakują jak te nasze w Polsce. No i dużo mniej wyczuwalna mielonka. Wyczuwalna struktura mięsa jak najbardziej. Dodatkowo do całego zamówienia dostałem hot barbecue sauce. Także no, tutaj do tych kurczaków trzeba to użyć. A to, co przetestujemy sobie w tym zestawie na końcu, to jest triple beef cheeseburger. Czyli tak naprawdę cheeseburger z trzema kotletami i chyba podwójnym serem. Patrzcie, tu dają takie miseczki, które możemy nalać sobie sosu. O, okej, dobra, już rozumiem. Tam mamy ketchup i musztardę. Patrzcie. Tu możemy siknąć sobie tomatą, a tu możemy siknąć sobie, opa, chili. Trochę się rozlało. Nie wziąłem statywu, dlatego tak nagrywam z ręki. Nalałem sobie tutaj tych sosów, ten hot chili. Jak typowy taki sos Tao Tao i tych wszystkich innych firm, ale powiem wam, że ten na tym targu, powiedzmy, smakowało mi dużo bardziej. Tam były rzeczywiście cząstki tego chili i taki był bardziej prawilny. Tutaj rzeczywiście mamy taki po prostu sos, który możemy w markecie sobie kupić. A tamten miał delikatnie taki sznyt ulicy, zdecydowanie. Ten zestaw z kurczakami, który zamówiłem, to McFried Chicken Medium za 159 batów. Mamy tutaj taką nogę. Tego, na ile zrozumiałem pana, który bardzo słabo gadał po angielsku, zrozumiałem, że brakuje tutaj jednego kawałka kurczaka, który też wymienili mi na tą nogę. Mega soczyste mięso, mega porównywalne do KFC moim zdaniem. Tego, które możemy zjeść w Polsce. Spróbujmy sobie hot barbecue. Tak jak powiem wam, nie lubię barbecue za bardzo, to tutaj jest on dosyć fajny, ponieważ dosyć piecze, całkiem ciekawy sosik. Ten ketchup to taki zwyklak, taki jak u nas. Jak go nalewałem, to widziałem, że jest dużo bardziej przezroczysty. Taki trochę tortex. No, na razie jest bardzo ciekawie.
Ten kurczak tutaj naprawdę mega soczysty. Chrupiąca panierka. Wiadomo, pod uwagę trzeba też wziąć to, że już jest naprawdę późna godzina. I oni prawdopodobnie będą to zamykać albo prowadzić tylko taką sprzedaż nocną. No ale oprócz nuggetsów, to mega podobał mi się sznyt tego właśnie ulicznego fast fooda. Taki street food, on miał ten swój klimat. Mam nadzieję, że jedno i drugie jedzenie nam nie zaszkodzi po prostu. Różnice, które są zauważalne gołym okiem, to plastikowe słomki oraz plastikowe sztućce. U nas raczej już się od tego odchodzi i nawet słomek już nie dają tych papierowych, tylko takie kubeczki z takim dzióbkiem papierowym. Jak tutaj kolka zero? Jakaś inna. I dużo bardziej słodka mi się wydaje niż ta nasza. Na pewno tutaj dużo gorsze frytki. O ile wpływ mogła mieć tutaj ta godzina, o której tutaj przyszliśmy, to na ten moment te frytki są dużo gorsze od tych naszych. Jakieś mniej słone, mniej chrupiące, takie po prostu zawierające mniej smaku. Dobra, otwórzmy coś, co mnie interesuje tutaj najbardziej, czyli tak zwany Triple Beef Cheeseburger. Cheeseburger, który posiada w sobie 3 mięsa, no i 2 sery między kotletami. Bardzo ciepły. To, co można zauważyć, to nie wiem, czy widać to na kamerze, ale to mięso jest dużo, dużo jaśniejsze niż to nasze. Takiego burgera w polskim McDonaldzie miał Mata we współpracy. Taki był zamysł i taki był ten cheeseburger. Raz chyba jadłem coś takiego w Grecji. Nie wiem, czy było to nagrywane wtedy, ale właśnie takie potrójne cheeseburgery to jest całkiem niezłe rozwiązanie. Już w pierwszym kęsie dużo bardziej wyczuwalny jest aromat tego mięsa. W ogóle mam wrażenie, że te kotlety są delikatnie cieńsze niż u nas i takie bardziej różowawe. Trochę inna konsystencja jest tego mięsa, ale smakuje to naprawdę bardzo podobnie. Dużo sera, dużo mięsa. Jak to może być niedobre? Zobaczcie. Tak się to prezentuje w przekroju. Trochę przeliczyłem swoje możliwości. Jestem już tak najedzony, że przesada. Ale wydawało mi się, że zjemy dzisiaj coś tajskiego. Ale to odłożymy sobie na następne odcinki. Ale najedzony człowiek. Przejdźmy do podsumowania. Za to zamówienie, które widzieliście tutaj w McDonaldzie, zapłaciłem 321 batów. Jakie pierwsze wrażenia z Bangkoku? Na pewno dużo się tutaj dzieje. Jest dużo osób, dużo hałasu, dużo rozrywki. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Chyba że raczej przyjadą tutaj osoby takie, które nie lubią towarzystwa, nie lubią hałasu. Wtedy może podobać im się dużo mniej. Mi jest ciężko to ocenić, ponieważ tak naprawdę na mieście jesteśmy od, nie wiem, 4 godzin, więc to jest stosunkowo za mało, żeby jakkolwiek się wypowiedzieć na ten temat. Ale od jutra zaczynamy pełne eksplorowanie tutaj terenów. Także czekajcie na kolejne odcinki. Do zobaczenia w następnych. Pa! No i pamiętajcie oczywiście, że możecie zostawić subskrypcję na tym kanale. Będzie więcej takich ciekawych materiałów. Buźka!